Czasem luty się zlituje, że człek niby wiosnę czuje, ale często oszukuje. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie. To już ostatni tydzień lutego. Zapowiada się cieplejsza aura. Śnieg w wielu miejscach topnieje lub już stopniał. Zwróćmy w tym czasie uwagę na trawnik. Jeżeli to konieczne, odprowadzamy zalegającą na darni wodę z roztopów, żeby źdźbła nie zagniwały. Możemy na przykład nakłuć ją w tych miejscach widłami, żeby ułatwić wsiąkanie. Kontynuujemy produkcję rozsad. To ostatni moment, żeby wysiać rośliny, których termin siewu przypada na luty. Są to na przykład seler, wczesne odmiany kapusty, poziomki, a także wiele kwiatów, na przykład petunie, niecierpki, lobelie, werbeny czy szałwia błyszcząca. Osoby, które rozpoczęły wysiewy już jakiś czas temu, pod koniec lutego często przeprowadzają zabieg pikowania. Rośliny wysiane w płytkim pojemniku po mniej więcej 3 tygodniach potrzebują już więcej miejsca i świeżego podłoża do dalszego rozwoju. Wiele z nich można też od tego momentu przenieść w nieco chłodniejsze miejsce. Tak możemy zrobić na przykład z porem lub sałatą. W sklepach ogrodniczych półki zapełniają się już kwiatami symbolizującymi wiosnę. Do najbardziej lubianych i najbardziej popularnych zaliczamy pierwiosnki bezłodygowe i bratki. Pamiętajmy, że w domach rośliny te dość szybko przekwitają ze względu na ciepło. Jeżeli jednak zapewnimy im chłodniejsze miejsce lub wystawimy na zewnątrz, gdy nie ma siarczystych mrozów, będą kolorową i często pachnącą ozdobą przez długi czas, zazwyczaj do czerwca lub nawet dłużej. Domowe rośliny doniczkowe też wymagają już od nas wzmożonej uwagi. Wczesna wiosna to najlepszy czas przesadzania wielu gatunków. Nie zapominajmy o okazach, które o tej porze kwitną. Mogą to być storczyki, a także sempolie, czyli fiołki afrykańskie, cyklameny, czyli fiołki alpejskie, azalie i begonie. Rośliny te potrzebują nawożenia w czasie zawiązywania pąków i kwiatów. Nawóz lub odżywkę należy dobrać odpowiednio do gatunku i wymagań rośliny. Druga połowa lutego to czas cięcia winorośli. Nie radzi się opóźniać tego zabiegu ze względu na tzw. efekt płaczu, czyli wyciekanie soków z pędów. O tej porze w cieplejsze i słoneczne dni możemy też formować koronę jabłoni i śliw. Cięcie zaczynamy od drzew najstarszych, a obcięte gałęzie mogą udekorować nasze wazony w domach. Zresztą nie tylko gałęzie drzew i krzewów owocowych. Tęskniąc za wiosną, możemy ściąć gałęzie innych wybranych roślin. Najczęściej i najchętniej sięgamy wtedy po takie gatunki jak forsycja, migdałek, pigwowiec czy inne wybrane drzewa i krzewy liściaste. Na przykład ozdobny skorydereń, wierzba czy poczciwa brzoza. Po 2-3 tygodniach gałęzie te umieszczone w wodzie zakwitną lub obsypią się zielonymi liśćmi. Będzie to niewielka, ale przyjemna dla oka namiastka wiosny w wazonie. A na kolejny tydzień w ogrodzie zapraszamy za tydzień.